Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją Nieśmiertelnych autorstwa Kieran Millwood Hargrave. To jest straszny struggle dla mnie, żeby zapamiętać nazwisko tej autorki, mimo że jestem na bieżąco jakby z jej książkami. Kieran Millwood Hargrave. I skomplikowane. No mam co najmniej 3 w domu, łącznie z Nieśmiertelnymi. No. Przeczytałam łącznie 2, ja w ogóle cię dla porównania jeszcze dla celów przywiozłam Kobiety z Wardo. I nie jestem w stanie zapamiętać tego nazwiska, przepraszam. To jej jest książka? Tak! Ja nie strzeliłam, że to jest jej książka! No, to jest jej książka. Cięż! Także dzisiaj sobie pogadamy właśnie o Nieśmiertelnych, czyli nowości wydanej przez wydawnictwo Zielona Sowa. Foria właściwie, ale okej. No, no tak. To imprint, wiadomo. Tak, Books Foria, czyli no tej... tego imprintu, który jest już stricte związany z literaturą young adultową. Taką stricte młodzieżową właśnie w tym stylu. No i jak to się ma? Nieśmiertelne to jest, co się okazuje gdzieś w sumie w trakcie czytania, gdybyście ją wzięli zupełnie w ciemno, coś w rodzaju retellingu legendy o Drakuli i bardziej właśnie mam na myśli legendę o Drakuli niż tego Drakule Stokerowskiego. No wiadomo, że Stoker też się opierał jakby na tych podaniach, ale no, ta jego fabuła jest już tak, można powiedzieć... Wyświechtana? Może nawet nie wyświechtana, ale tak po prostu powszechnie znana, że ona no, troszeczkę oczywiście odbiega od... Założę się, że jest dużo ludzi, którzy myślą, że Stoker to jest jakby piewowzu i że nie było żadnych legend. Myślę, że tak. Myślę, że będą tacy ludzie, tak samo jak tacy ludzie, którzy nadal nie wiedzą, że Jadzynki to suszone wino gojne jak bajtek. Znaczy, ja kiedyś też tak myślałam, że Dracula jest stricte postacią literacką, tak. To w sumie nie jest żaden wstyd zasadniczo. Tak. Bo właśnie ta postać stokerowska jest tak powszechnie znana, że ona trochę wyparła ten swój pierwowzór, tak, no, ale dobra. Tak, tak. To jest niesamowity fenomen w ogóle, że coś takiego się stało. Tak, zresztą tutaj w, można powiedzieć, takim epilogu autorka nawiązuje już do książki stricte. Tak, w związku z czym... jeszcze wyjaśnia w tym segmencie od autorskim. Tak, więc w sumie stricte jakby nie wyłącza tej historii właśnie stokerowskiej. Ze źródła swoich inspiracji, ale obserwujemy tutaj historię dwóch sióstr, dwóch sióstr bliźniaczek, które no, pochodzą, mają cygańskie korzenie i zostają no, porwane, można powiedzieć, do jednego właśnie z zamków tak zwanych osiadłych, czyli no, ludzi żyjących jakby w sprzeczności z tą ideą. Właśnie teraz nawet przemieszczania się, tak, no bycia bardziej, w drodze cały czas. Bardziej się zastanawiam właśnie nad tutaj, nad odpowiednim nazewnictwem, bo w sumie nie ma tutaj mowy o Romach, nie? Teoretycznie powinno się mówić, że to chyba są Romowie. Tutaj, w sensie to też jest taki late inspiration, podejrzewam, no nie? W sensie, no wiesz, tutaj słowo, wiesz, co, wszystko, wszystkie odmiany słowa cygan, tego co cygańskie, występuje. Tak. Natomiast o tym, co romskie, tutaj nie ma mowy, dlatego tak się po prostu zawahałam. Zastanawiając się nad tym. One zostają porwane do zamku i wcielone do służby. No, jak się szybko okazuje, to nie jest koniecznie koniec ich no, drogi, ich podróży. Gdzieś w tle właśnie toczy się ta legenda o Drakuli, o wielkim zamku, w którym on mieszka, o pakcie, który zawiązuje z kolejnymi wojewodami. No i co ten pakt oznacza, o co chodzi, dlaczego tę postać otacza taka mroczna legenda, no to one muszą się dowiedzieć z czasem, bo też no, będą miały z tą legendą niejako do czynienia już bezpośrednio. No i tutaj głównie obserwujemy całą historię z perspektywy jednej z sióstr, czyli Lil, natomiast jej siostra Kizzy jest tutaj no, też jedną z głównych bohaterek, ale jednak z racji tego, że jest to narracja pierwszoosobowa, to no, protagonistką jest właśnie Lil. Tym bardziej jakby jest to historia taka bardzo zakorzeniona w tej romsko-cygańskiej kulturze, albo też może inspirowana romsko-cygańską kulturą, bo ja też nie jestem aż tak obeznana, żeby to tak jednoznacznie stwierdzić, tak. Bo mowa jest tutaj o tym, że dziewczyny jakby są w takim wieku, w którym w trakcie miesiąca spełnią, no muszą otrzymać swoją taką przepowiednię a propos tego, jak będzie się toczyło ich dalsze życie, a z racji tego, że cała ich, no ta rodzina, tak? I to rodzina mam tutaj na myśli nie tylko te osoby, z którymi one są związane krwią, ale no rodzina, mam tutaj na myśli całą tą grupę ludzi, z którymi one żyły i przemieszczały się do tej pory, no zostają wszyscy właściwie zamordowani albo porwani i tak na dobrą sprawę one muszą sobie poradzić w tym momencie już same. W zupełnie obcym środowisku, zetknięte z zupełnie obcą kulturą i obyczajami itd.
Także jest to taka historia w ogóle idealna na październik. Ja trochę na Instagramie snikpikowałam przy okazji zdjęcia opowiadań Hila, że trochę będziemy mieć dla was tego typu historii, bo w sumie to jest no, najlepszy moment, żeby czytać chyba takie książki, więc fajnie, że ta książka wychodzi jakby teraz w tym takim przed... Wiktoberze. Tak, w Wiktoberze, że też w tym takim przed Halloweenowym klimacie. Mru, ty się musisz zdecydować, co ty chcesz zrobić, bo ja jestem bardzo skonfundowana. Także no. Także jest bardzo tak mrocznie i tajemniczo i tak do końca w sumie nie wiadomo w pewnym momencie, o co w tym wszystkim chodzi i jaki będzie tego wydźwięk. I to jest coś takiego, co w ogóle... Ja po przeczytaniu pierwszej strony Nieśmiertelnych miałam takie poczucie, że pierwsza myśl to była takie, kurczę, ale to jest ładnie napisane. Druga myśl, kurczę, gdybym nie wiedziała, że to jest ona, to bym wiedziała, że to ona napisała. Aha. Dokładnie tak samo były Kobiety z Wardą napisane. Okay. I one też mają tutaj na początku taki wstępniaczek właśnie krótki, taki jakby prolog, coś w tym rodzaju. Tak, tutaj też taki jest. Półtora stronnicowy, tutaj też jest taki krótki. I one są w tak podobnym klimacie utrzymane, takim mistycznym, tak, takim tajemniczym. Takie pokłosie. No, tutaj jest to podpisane jako Vardo Finnmark, północno-wschodnia Norwegia 1617. No bo to też jest książka trochę o czym innym i też skierowana do dorosłych, a to nie jest young adult. Tak, będę do tego nawiązywać. To jest pewnie debiut autorki. To? Tak, w kwestii właśnie jest tu napisane, to jej debiutancka powieść dla młodzieży. A, dla młodzieży, tak, bo ona jeszcze pisała te książki dla młodszej młodzieży, te middle grade. Między innymi dziewczynkę, która wypiła Księżyc i tą też książkę mam w ogóle u siebie, bo kupiłam ją dla mojej młodszej siostry. Ja też ją chcę ją przeczytać. W ogóle właściwie wszystko, co ona napisała, brzmi tak dobrze, że chce się to wszystko czytać z marszu. No. Także, aha, dla tych, którzy są może trochę skonfundowani, ta książka wyszła za granicą pod tytułem The Mercies. Więc gdybyście w ogóle nie kojarzyli, jakby skąd ona się wzięła, to jest właśnie to. Mhm. Bo ja też na początku nie skojarzyłam, dopiero jak przeczytałam właśnie blerba z tyłu, to się zorientowałam, o co chodzi. Si. No i co? No i co? No i mamy sobie taką książeczkę, która w ogóle zaczyna się cytatem, słuchajcie, z Nieśmiertelnego Caffeine and Valente. Tak, o czym pisałam, w ogóle mam do story, ja wywaliłam się. Anna wywaliła się z butów, jak to zobaczyła, no. Jakby ukochany Nieśmiertelny Caffeine and Valente, książka, która była wielokrotnie na tym kanale wspominana ze względu na twoją wcale niemałą obsesję na punkcie tej książki, no i oczywiście też przez takie no dość oczywiste nawiązanie do trylogii Zimowej Nocy, który też tam właśnie się łączy klimatycznie z Nieśmiertelnym, więc to duo właśnie Wasi i Nieśmiertelnego to jest takie twoje ultimate duo. Tak, nie? Tak, tylko w ogóle to było bardzo ciekawe. Ja się trochę tego nie spodziewałam, dlatego tak, wiecie, tym po prostu piszczałam wam na Instagramie, tak. bo i Nieśmiertelny i Boże, trylogia Zimowej Nocy nawiązują do folkloru rosyjskiego stricte, tak. A to jest jednak z racji, że to Dracula, no to jesteśmy trochę niżej, nadal jesteśmy we wschodniej Europie, ale w rejonie Transylwanii, Węgier, czy też dzisiejszej Rumunii, tak? Jakby trochę bardziej na południe. Dlatego się zupełnie nie spodziewałam tego, że ten cytat tutaj będzie, ale jakby totalnie rozumiem, do czego on tutaj jest. Ze względu na baśniowość. Też. W dużej mierze. Mm-hmm. Ja to tak właśnie postrzegam, że to jest książka, która jest bardzo baśniowa. Ona zarówno pod względem tekstowym, pod względem właśnie tego, jak pisze autorka, ma sobie ten taki feeling. To jest, wiecie, coś takiego, czego nie da się tak zdefiniować i do końca opisać słowami, ale po prostu czasami, jak czytacie pewne książki, to macie takie, jejku, jakie to jest baśniowe, bo wiecie, gdzieś tam te zdania są tak skonstruowane, że jednocześnie są piękne, są dosadne i są metaforyczne. To wam gdzieś tam buduje taki klimat. I pod tym względem rzeczywiście od początku aż do ostatnie, zwłaszcza już od tego momentu tego pokłosia, tego krótkiego wstępniaczka, widać, że to jest cholernie baśniowa historia. Ona ma w sobie jakiś ten taki urok, taki czar i momentami jest rzeczywiście też taka piękna po prostu, bo jest bardzo ładnie napisana i styl właśnie Highgrave jest bardzo ładny, bardzo, bardzo opisowy i piękny, więc pod tym względem ja rozumiem ten cytat z Nieśmiertelnego, ale ty powiedziałaś, że też, więc widzisz tu jeszcze coś innego. Znaczy, ja pozwolę sobie przywołać ten cytat, bo ja go tak nie pamiętam. Ja teraz żałuję, że ja wziąłem Nieśmiertelnego ze sobą. No. Ten cytat brzmi tak, bo oczywiście niżej jest jeszcze cytat z Drakuli Stokerowskiego, no ale to jest oczywista oczywistość, wydaje mi się. Tak. Natomiast ten cytat z Nieśmiertelnego brzmi tak. Właśnie tak można się stać nieśmiertelnym w Ołczyco. To jest w ogóle kwestia Kościeja, który przemawia do Marii Moriewnej swoją drogą. Powtarzając wciąż tę samą opowieść, dopóki nie wyżłobi się trwałego śladu w świecie, tak, że po twoim zniknięciu historia trwa dalej. No to jest niejako taki metakomentarz trochę Kościeja w tym wypadku, który niejako komentuje to, co robi autorka, w tym przypadku Valenti w Nieśmiertelnym, czyli właściwie odgradza trochę tę legendę od postaci literackiej, z drugiej strony łączy ją ze sobą, to znaczy wiecie, to jest jakiś taki przedziwny...
związek tych postaci legendarno-podaniowych, czy też mitycznych bardzo często, z tym, co kultura robi z nimi dalej. To jest też taki cytat, który mógłby równie dobrze otwierać Hadestown. Mógłby. Ze względu właśnie na tą, na tę kwestię tego, że te opowieści są cały czas powtarzane i mielone tak w kółko i w kółko, ale w gruncie rzeczy, mimo że ty wiesz, jaki jest ich ostateczny wydźwięk bardzo często, tutaj możemy się też odwołać na przykład do pieśni o Achillesie, Madeleine Miller, to ty i tak je czytasz. I one nadal jakby cię w jakiś sposób inspirują. I nadal są żywe. I nadal są żywe z jakiegoś powodu, nie? I to jest w ogóle bardzo ciekawy mechanizm, który jest trochę niewytłumaczalny, bo jednocześnie te postacie są no, typowe dla tej konkretnej pozycji, ale z drugiej strony no, są, mają swoje źródło zupełnie gdzie indziej. I to jest w ogóle, no to jest ciekawe. Ja bym mogła o tym długo mówić. Nie, nie mówmy o tym. Dobrze. W każdym razie, klimatem stoi ta książka. Myślę, że to się obie zgodzimy. Tak. W przypadku Kobiet z Wardo też tak jest. Kobiety z Wardo są historią inspirowaną prawdziwymi zdarzeniami, która ma miejsce w XVII wieku i dotyczy procesów czarownic najzwyczajniej w świecie w Norwegii, w Skandynawii. No i obie one są ultra kobiece. Są tak. takie nastawione właśnie na tę perspektywę kobiecą i pokazania też codzienności kobiecości, czyli no, tego, co w sumie literatura feministyczna miała robić u jej początku, czyli pokazywać to wszystko, co pokazywała męska literatura, tak. ale po prostu z perspektywy kobiecej i okazało się bardzo szybko, że wnioski płynące z takich utworów są zupełnie inne. To znaczy, dla przykładu, mogą powstać, nie wiem, dwa utwory, jeden z perspektywy kobiecej, drugi z perspektywy męskiej, gdzie kobieta idzie ulicą i facet idzie ulicą. I oni mogą iść dokładnie tą samą ulicą, zacząć iść w jednym miejscu i kończyć ten spacer w tym samym miejscu. I te utwory mogą, jakby nawet już sam opis rzeczywistości będzie całkowicie inny. I to jest jakby coś, co literatura feministyczna, przynajmniej na początku, bardzo mocno jakby pchała, nie? I na tym temu wszystkiemu zależało. I tutaj też tak trochę jest, ale jednocześnie to jest poboczny taki wątek, mam wrażenie. Tak, co mnie w ogóle zastanawia, bo właśnie autorka pisze o tym właśnie w tym posłowie swoim autońskim i ja powiem, że finalnie tego tak bardzo nie czułam, niestety. W sensie ona tutaj mówi o tym, że właśnie na łamach, właśnie właściwie na podstawie tego Drakuli wspomnianego, właśnie ona stwierdziła, że opowie właśnie historię tych narzeczonych Drakuli, prawda? Że były te trzy kobiety i ona właśnie stwierdziła, że będą te dwie i ta jedna i że te dwie są siostrami, jest ta trzecia, która też tam się również znajduje. I ona stwierdziła, że właśnie da głos tym kobietom i odsunie na bok tego Drakule. I okej, no fakt, tak. Nasze bohaterki to są właśnie trzy główne bohaterki, bardziej oczywiście Lizzie Lil właściwie z tego względu, że mamy jej perspektywę i narrację pierwszoosobową. Nie jestem przekonana do tego motywu z tym Drakulą. Okej. Bo ja od razu mówię, że ja się wynudziłam na tej książce jak 150, zaraz do tego dojdziemy. Mam takie poczucie, że jeżeli to w takim razie miało być danie głosu im, to jakoś za późno mi się to wszystko rozwinęło. Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że zaczynamy dosyć wcześnie, jeżeli chodzi o całą tą rozpiętość fabuły. No jeżeli będzie od A do Z, no to zaczynamy właśnie gdzieś tutaj. I mam wrażenie, że jakby w kwestii właśnie tego retellingu drakulowego, drakuli i tam dalej, to nie na tym się to opiera finalnie. Że takie było założenie, ale że to jakby do punktu zero, kiedy rzeczywiście to się staje retellingiem drakuli, dochodzimy bardzo późno. To jest, no ile? To jest ponad połowa. Zanim pojawia się w ogóle. Czyli znaczy, ja w ogóle nie uważam takiej książki za retelling Drakuli, nie? No, znaczy, ale wielu tak pisze. W ogóle ja bo sprawdzam opinię na Goodreads i mówię, czy tylko ja jestem durna, no nie? I rzeczywiście dużo ludzi mówi, że takie, o, że to miał być retelling Drakuli, i nie jest. No ja też uważam, że to nie jest. I to nie jest retelling Drakuli, więc nie. Też mam takie, że jakby. Pytanie, czy. Czy po prostu... jasne, do pewnego stopnia jest, bo jest użyta postać Drakuli, jakieś te motywy właśnie znane z tego, ale to w ogóle nie na tym się opiera. To nie jest clue tego wszystkiego. No, zresztą wiesz, no kropela krwi to niewielka cena za wieczność Drakula. I to jest, wiesz, i to jest na froncie, i to jest tutaj ale kiedy jest właśnie cytat z Drakuli, mam takie, no to chodzi o tego Drakula, czy nie w końcu? Nie. No. Znaczy on jest elementem uniwersum. Elementem uniwersum. Wiecie, to jest trochę tak jak Gra o Tron i ten nowy serial, który teraz wychodzi. A, okej. Okay. O Targaryenach, nie? No. Że, w sensie, no to nie jest dokładnie to samo, no bo to nie o to chodzi. Ale wiecie, no, że to jest jakby część uniwersum, nazwijmy to. Si. Takiego literacko-kulturowego. Mhm. I w ogóle
ta książka brzmi totalnie jak prolog czegoś, nie? I dla mnie to jest taki utwór, który jednocześnie jest bardzo ciekawy konstrukcyjnie, bo ta konstrukcja jest zupełnie inna od tego, do czego nas Janka Dalty i w ogóle retellingi wszelkiego rodzaju przyzwyczaiły. Mhm. W związku z czym dla mnie, jako dla kogoś, kto bardzo lubi jakieś świeże rzeczy, takie nowe, zupełnie mnie nieznane wcześniej, no, to nawet jeżeli ta konstrukcja ostatecznie, no, na przykład dla ciebie czy dla części czytelników wypada nudno, to dla mnie to jest tak plus jeden, bo ona jest inna. Bo ona jest inna. Bo ona jest nowa. Mhm. I w jakiś sposób autorka znalazła sposób, żeby obejść właśnie tę oryginalną historię, znaleźć się w jakimś takim, wiecie, punkcie, gdzieś nawet przy granicy tego kółka, tego naszego uniwersum, mhm, i gdzieś tam poprowadzić tę historię aż do centrum, nie? Właściwie z samej granicy. No. Czyli z tego takiego punktu, który może nie jest zupełnie ważny, jakby patrzeć na to uniwersum w całości, no, ale to właśnie chyba o to w tym chodzi, nie? Żeby szukać jakichś takich innych rzeczy, innych, mhm, elementów, no, czegoś takiego świeżego i zupełnie nowego spojrzenia. I w tym przypadku to mi się bardzo podobało. W związku z tym klimatem, o którym już mówiłyśmy, mm-hmm, to też jest kolejne jakby plus jeden dla mnie. No. Nie oznacza to jednak, że uważam tę książkę w ogóle za jakąś fenomenalną, bo jednak Kobiety z Wardo podobały mi się o wiele, wiele bardziej niż Nieśmiertelne. One, no, nie można tak jeden do jednego tych utworów porównywać do siebie, no, ale przywołuję je z racji tego, że to jest jedyna inna książka autorki, którą znam po prostu. Mm-hmm. Natomiast ona brzmi jak prolog do czegoś, nie? Tak. Trochę to tak wygląda, jakby kiedyś tam powstała jakiś czas temu, nie wiem, no załóżmy, strzelam teraz, trylogia na przykład o siostrach, mm-hmm, i to był prolog do tego wydany kilka lat później. Dla mnie tak to trochę brzmi, znaczy ona konstrukcyjnie jest właśnie taka. Bo i też ten epilog jest bardzo skąpy. Tak. On właściwie tak bardzo... On wydaje się być z dupy momentami, jak dla mnie. Znaczy on bardzo nawiązuje do Drakuli stricte. Tak, nie? I mam takie... Okej, okay. W sensie ja przez większość czasu miałam bardzo ambiwalentne stosunek do tej książki, bo zaczęłyśmy od tego dobrego prologu, który jest rzeczywiście taki, no... Wow, okej, okay, super. Klimat zasiał klimat momentalnie, mówię sobie okej, dobra, sobie to będzie spoko. No i tak, potem poznajemy obie siostry i mam takie Kizzy, okej, szały nie ma, Lil, okej, dobra. Trochę mi spadło już to wrażenie, które miałam po prologu, że to będzie coś takiego super i ten. I tak, jak bajeczności nie mogę odmówić i klimatu rzeczywiście, bo oba te elementy tutaj są, tak wynudziłam się jak 150. Wiem wszystko o siostrach, a mam wrażenie, że nie wiem o nich tak naprawdę nic. W sensie dochodzę do wniosku, że wszystkie informacje, które na temat sióstr zostały nam podane już na samym początku, są takie z cyklu. No, ona jest taka, tell not show. I brakowało mi trochę tego. Mówię, okej, dobra, może zacznie się coś dziać w takim razie. Może autorka stwierdza, że najpierw odbędziemy informacje, które musimy dostać, a potem ruszymy do jakiejś akcji i coś się zadzieje. Wiecie, że ja lubię akcje, nienawidzę jak się ciągnie, wyjątkiem jest tylko właśnie trylogia Zimowej Nocy. Zaczęła się tak. Trylogia Zimowej Nocy dużo się dzieje. Na początku w Niedźwiedziu i Słowiku jest mało, ale jest zajebiście. Okay. To jest wyjątek od reguły potwierdzający regułę, tak? No. Więc proszę się nie kłócić. Okay. Potem już się dzieją Ługi, Bugi, Dzikie Węże i pościgi samochodu. I koni. I Morasko. Okay. Mój fej. Mój mąż. No nieważne. W każdym razie, potem zaczyna się dziać akcja, no bo dochodzi właśnie do tej rzezi, potem jest właśnie porwanie i ta dynamika tej podróży, tego zamku i tego wszystkiego, tego co tam się dzieje, jak one się z tym mierzą i mówię sobie, no, w sumie to opisane to jest tak, że mnie ani to ziemi, ani mnie to parzy. I włączyła mi się totalna ambiwalencja, tak czytałam, żeby czytać. I powiedziałabym, że ta książka dla mnie jest sterylna. Okej. Okay. To jest takie określenie, które mi przyszło do głowy, jak ją czytałam, że ta książka jest sterylna. Ona jest jałowa w jakimś stopniu. Okay. Ona jest jak te narzędzia wyjęte prosto z opakowania tuż przed operacją. No nie powiesz, że ani są ładne, ani są brzydkie, ani coś tam, ani nie są, wiesz, jakieś wybitne, ani nie są ze złota, ani nie są z drewna i z niczego. One po prostu są. One są wysterylizowane i czekają na to, co się wydarzy. I może rzeczywiście się zgodzę w tym wypadku z tym, że to jest prolog do jakiejś wielkiej historii, która była napisana właśnie x lat temu i teraz nagle ktoś po latach stwierdza, że opowie, jak do tego doszło, prawda? Oczywiście, ja tak sobie wymyśliłam teraz, więc... Nie jest, absolutnie nie, ale tak to wygląda troszkę, no nie? Są to też... Niejako jest prologiem do Drakuli Brama Stokera, jakoby. Tak, ale mówię, jakby nie polubiłam się ani z jedną, ani z drugą bohaterką, ich losy były mi kompletnie obojętne. Ich droga, okej, dziewczyny, jedźcie, radźcie sobie, dajecie radę. Momentami dajecie naprawdę radę i przybiłem wam pionę, ale poza tym, czy gdyby któraś z was zginęła, to bym się przejęła? Absolutnie nie. Gdybyście zginęły obie, to też bym się nie przejęła. I po prostu przyłapałam się na tym, że tak czytam ją, bo czytam i tak...
Tak w sumie nie, tak mówię, dobra, no może będą te wampiry w końcu, no nie? Wampiry pojawiają się gdzieś mniej więcej w 70% tej książki, tak, takie tam moje oko gdzieś po 200 stronie. I mam takie... And even this not delivered, w sensie nawet to mnie tego nie uratowało, no nie? Jakoś tak za długo czekałam, za długo miałam nadzieję, że coś się wydarzy, za długo miałam nadzieję, że tutaj będzie jakiś wielki plot twist i brakuje mi tutaj czegoś konstrukcyjnie takiego, co by to pchało. Wiesz, mam wrażenie, że jest pierwszy, początkowy punkt startowy fabuły i jakie zakończenie, do którego mamy dojść, no i ta autorka tak sobie okej, skończyliśmy. Plus mamy jeszcze wątek romantyczny i z jednej strony szanuję za reprezentację i w ogóle, z drugiej strony mam takie, skąd to się to wzięło? Skąd? Dlaczego? Proszę mi podać powód albo powiedzieć, że pomiędzy niektórymi rozdziałami zostały 2-3 wycięte i w tych rozdziałach stało się coś, co jakby, wiecie, wyjaśnia, dlaczego z rozdziału na rozdział to jest nagle moja Mira. Ja też nie jestem fanką wątku romantycznego. Mogłoby go tutaj zupełnie nie być, ja bym zadowolona. I mam mech! Mam straszny mech! Znaczy, moje zdanie trochę jest takie, że tu się wszystko roztacza wokół idei, która jest przedstawiona właśnie na samym końcu, w rozmowie sióstr, no. A propos siły, a propos potęgi, a propos tego, co można zrobić, a czego nie można. Jednocześnie jakiegoś takiego zaślepiającego uczucia, można powiedzieć, które gdzieś naszą główną bohaterkę w stosunku do jej siostry ogarnia właściwie od pierwszej do ostatniej strony i to właśnie wybrzmiewa bardzo smutno na ostatnich stronach, bo w gruncie rzeczy to nie jest żadna historia o odkupieniu Drakuli, ani żadna historia o, można powiedzieć, nie wiem, jako taki origin złoczyńcy, nie, czy coś w rodzaju, tylko ostatecznie to się wszystko opiera na tym, że z perspektywy kogoś, kto nie miał nic i był nikim, to taka perspektywa posiadania władzy, jakkolwiek niemoralna, nieetyczna, by ona nie, czy nienaturalna na przykład, wynaturzona w jakiś tam sposób by nie była, jest lepsza niż bycie niczym. I koniec końców, przez to ta historia ma bardzo smutny wydźwięk. Jeżeli znacie Drakulę, no to wiecie mniej więcej, co tam się dzieje dalej, no nie? Więc sam wydźwięk ideowo też mi się podoba, bo on jest też dosyć w ogóle bliski nieśmiertelnemu Catherine Valenti. Natomiast overall też jestem zdania, że ta książka jest trochę pusta i gdzieś jej czegoś brakuje. Z drugiej strony, tak jak Marta powiedziała, że ona się wynudziła strasznie, ja nie. Ja nie, ale to wynikało tylko dlatego, że ja byłam tak jakby zaaferowana tą świeżością konstrukcyjną i miałam cały czas zadawałam sobie to pytanie, no dobra, ale to do czego to zmierza? Dokąd idziemy, no? To o co tutaj chodzi? I jakby ta ciekawość mnie pchała aż do końca i to było bardzo spoko. W związku z czym tutaj no nie miałam problemu, ale wiecie o tym, że gdzieś tam nasze gusty czytelnicze są tak nie w 100% pokrywające się w tym, o Jezus, w tym rejonie, co, o Jezus, nie rób tak! Przepraszam! Straszne rzeczywiście. Wybaczcie, bo ja znowu zaczynam strzelać kostkami. Jezus, aż mi ciarki mi przeszły po plecach, matko. Ja na to reaguję dokładnie tak samo jak ASMR, jeszcze tylko mi po prostu łzy w oczach powinny stanąć, bo pękałby. Sorry. Także w tym przypadku to było spoko, ale tak jak mówię, też mi czegoś brakuje w tej książce i też uważam go za takiego wstępniaczka do czegoś o wiele ciekawszego i większego. I jasne, mogę sobie tłumaczyć, że no masz, co jest dalej, tak? Masz Drakulę, ale w gruncie rzeczy Drakula jest do Drakuli. A ja chciałam więcej o nich później, co się dzieje. Także to było całkiem spoko, gdyby autorka jakby pisała tę historię dalej, ale zakładam, że tego nie zrobi, bo ona w gruncie rzeczy wszystko jest przedstawiła w epilogu i tutaj nie ma już nic do powiedzenia tak naprawdę. Szkoda, bo wiesz co, ja bym szczerze dużo chętniej poczytała o tym, co się działo później, z ich perspektywy właśnie, jakby jak zakończenie, żeby nie spoilować, wiesz, jak to się potem rozwijało, no nie? Wiesz, polecieć tym tropem. No mnie ta idea przedstawiona w zakończeniu bardzo ciekawi, bo to jest trochę taka rzecz o naturze zła na przykład, no. Nie? Albo o naturze miłości, albo o naturze, nie wiem, siostrzeństwa, nie? Czym jest siostrzeństwo tak naprawdę? No trochę wychodzi na to, że to jest straszliwie toksyczna relacja na dobrą sprawę, bo czego by nie zrobiła Kizzy, to Lil pójdzie za nią i stanie za nią murem, obojętnie jakby jaką ona decyzję podejmie. I w gruncie rzeczy, obojętnie co się będzie działo, to one gdzieś tam są związane
No tym siostrzeństwem właśnie. No czy siostrzeństwo jest toksyczne z zasady? No nie, raczej nie, tak byśmy nie powiedzieli. Zupełnie inaczej siostrzeństwo jest na przykład pokazane właśnie w Kobietach z Wardo. Także jeżeli autorka tutaj robi jakąś taką właśnie w ramach swojej twórczości, nie swoich książek, jakąś taką reprezentację różnych rodzajów relacji między kobietami, to jest bardzo ciekawy eksperyment. Ale to by trzeba było się zapoznać z szerszą reprezentacją jej twórczości, nie? No. W tym momencie. W związku z czym ja też mam takie 50-50 w kierunku tej książki, nie? Bardzo mi się ona podoba jakby w idei, natomiast w praktyce też... No nie wyszło. Jest... Znaczy ja nie uważam, że ona jest nieudana tak zupełnie, że jest fatalna i w ogóle do niczego. Nie, w sensie też nie powiedziałam, że to jest najgorsza książka świata, ale mam takie właśnie, że mnie bardzo jakby zasmuca ten potencjał, który jakby, wiesz, no nie dowiózł koniec końców, no nie? Wiesz, masz takie, okej, jest super klimat, jest piękny język, jest ta baśniowość, mamy Deakule, mamy kobiety, mamy tutaj właśnie tą ideę siostrzeństwa, tego wszystkiego. Wiesz, one zaczynają właśnie start from the bottom, now we're here. I mówisz sobie, no co się tu może nie udać, tak naprawdę. Piękna okładka jeszcze do tego. I to wszystko jest takie ładnie opakowane. A potem czy też masz takie... Czegoś brakuje. Ja zresztą wcześniej pisałam za mną chwilę o tym, zanim Anna tu przyjechała. Mówię, stara, ja nie wiem czego, ale czegoś mi tu brakuje. Już poza tym, że się wynudziłam strasznie, prawda? Że pod względem właśnie plotowym, wydarzeniowym nie spełniło to moich oczekiwań. I okej. Ale finalnie mam takie... Coś tu miało być? Nie wiem, co to było i nie wiem, dlaczego tu tego nie ma, ale mi się to nie podoba, że tego nie ma. Okej. Okay. To jest takie wyjaśnienie ale, z dupy, znaczy, tak naprawdę. Ale ja to rozumiem, do pewnego stopnia ja to rozumiem, bo tak jak powiedziałam, ja też mam jakieś takie poczucie braku czegoś. No. Jakieś takie, nie wiem, no jakby jakąś część tej książki wycięto po prostu i coś. Albo właśnie tłumaczę sobie tą prologowością. Trudne słowo. Ale wiecie, no to tak do końca mnie samej nie przekonuje. No. W związku z czym, no, ciężko tego używać jako argument. Dla mnie ostatecznie to jest taki 6 na 10, nie? Bo to jest jakiś taki eksperyment z formą, nie? I eksperyment z tą, z tym, z ideą retellingu jako takiego, nie? Bo w gruncie rzeczy ja trochę w ogóle, bo ja nie czytałam przed czytaniem blerba. W sensie ja wiedziałam, o czym jest ta książka, bo obserwowałam ją za granicą. Pamiętam, że Sylwia ją też czytała w oryginale. O ile się nie mylę. I potem, kiedy właśnie jakby ta książka do nas przyszła już po polsku, to ja w ogóle olałam ten blerb, mówię, dobra, jedziemy, siadam do czytania i let's go, nie? Inara. Ja tak w sumie czytam i tak mówię, kurczę, i skąd ten Dracula się tu wziął? To rozumiemy. Znaczy jasno, jest ten okładce i zaczyna tym nawiązaniem, ale szczerze mówiąc, zupełnie wypadło mi z głowy, że ten Dracula tu się ma pojawić stricte w ogóle na kartach tej książki. No, bo tak późno to następuje, że o Boże, Louise O'Neill to mówi, że cudowna, intrygująca, urzekająca. Okej, okay, gwiazdki. 4. Najlepszym bohaterem tej książki był niedźwiedź. On przynajmniej coś robił. Okej, okay, niedźwiedź. On przynajmniej coś robił, więc tańczył. Za klimat, baśniowość, język i niedźwiedzia, 4 gwiazdki. Okej, okay. To tyle. No, to było na tyle. Do zobaczenia. Pa!